Witam bardzo serdecznie widzów Kroniki Kozienickiej. Kolejny odcinek rozmowy z a dzisiaj moim i państwa gościem Marceli Hauczyński. Witam. Kim jest Marceli Hauczyński? Ci, którzy ostatnio oglądali e, pewnie się domyślą, którzy oglądali ostatnią aktualności, e, współzałożyciel Morsjan Kozienice, a Morsjanie Kozienice, klub kozienickich morsów. Marceli, skąd pomysł? Wstałeś e, któregoś dnia rano i stwierdziłeś, zostanę morsem? Mm. U mnie pomysł tak naprawdę wynika z, z fascynacji wschodem, tym bliskim, Ukrainą, Białorusią, Rosją. E, tam morsowanie i korzystanie z kąpieli zimnych jest czymś normalnym. E, nawet robią to matki z małymi dziećmi. I gdzieś tam przez kilka lat o tym myślałem, żeby to zrobić, zrobić, zrobić. I w końcu w tamtym roku zebrałem się, szukałem początkowo towarzystwa, szukałem osób chętnych. Nie udało mi się i zacząłem morsować sam, tak naprawdę. Oczywiście pierwsze, dwa, trzy razy wchodziłem razem z kimś do wody, w sensie. Ja wchodziłem do wody, tak, ktoś mnie pinował, no bo nigdy nie wiadomo, jak organizm zareaguje. Różnie się to zdarza, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to na to patrzyłem. Minęło niespełna dwa lata i teraz rozwija się to i ostatnie tygodnie, ten rok bardzo prężnie. Ale wróćmy do tego, jak to się zaczęło, o tym mówiłeś pierwsze dwa, trzy razy sam, a później ci morsjanie, jak to mhm. powstało? Po jakimś czasie y, skontaktowałem się, z, po prostu spotkałem z Andrzejem Michalskim, y, rzuciłem propozycję. No i Rania Bachanek, Andrzej Michalski, Jarek Molenda. No i ja. Wtedy pierwsze razy. Czwórka. Tak, we czworo. Pierwsze razy to było we czworo. I tak naprawdę przez cały tamten rok to y, we czworo, w pięcioro, sześcioro. To nas było tak bardzo, bardzo kameralna ekipa. No i my zaczęliśmy tak naprawdę w tamtym roku. Próbowaliśmy namawiać ludzi, ja założyłem stronę na Facebooku, próbowałem kogoś tam zrzeszać, zainteresować, zdarzało się, że ktoś przychodził, dopingował, próbował, no ale w zasadzie tamten rok zakończył się, można powiedzieć, takim trzonem czterech osób. No i co nagle się stało? że y, o, sobot, y, dwie niedziele y, stycznia tego roku 17 osób, a ostatnia niedziela rekord 25 osób. 25. Skąd? Nie, nie wiem, co się stało. <grywa> chyba telewizja przyjechała. Ale <grywa> y nie, my też się, zanim przyjechaliśmy, my też się dowiedzieliśmy chyba z Facebooka, tak? I jak my przyjechaliśmy, było 17 osób już. Y -y. To, tak naprawdę to w tym roku po prostu dołączyło do nas kilka osób, Dzięki którym kolejne osoby zaczęły przychodzić. I gdzieś po prostu A, ta kolega, fama. Kolegę. Dokładnie tak, gdzieś tam ta fama po prostu poszła, i ktoś przyszedł raz, zobaczył. E, zaczął na przykład z nami w tym roku Marcin Dryżek Morsować, który w tamtym roku był trzy razy nas, czy dwa obejrzeć, mhm. e, akurat był przeziębiony, w tym roku już wszedł, no to zabrał no swojego kolegę. I tak powolutku, powolutku, że tak powiem, e, ludzie się namawiają wzajemnie o, przekonują też do tego, bo to trzeba się trochę przekonać. 25 osób. Jest jakiś limit? Tak jak kwestia bezpieczeństwa, tak? Nie boicie się, żeby przyjdzie niedziela, godzina 15.30, jest 40 osób, tak? Nie za dużo? <totekstwo> Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to nawet właśnie ostatnio na ten temat rozmawialiśmy. Mamy teraz w planach zakupić apteczkę pierwszej pomocy, po prostu żeby była. Do tej pory tego nie mieliśmy, bo tak naprawdę do tej pory nie było potrzeby, bo... Kameralnie, tak? Tak, było nas maksymalnie jeszcze w tamtym roku 12, 14 osób, więc nie też, nie, nie czuliśmy też potrzeby pewnej formalizacji tego. Teraz się to trochę zmieniło. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no, jak jest duża ilość osób, to jest troszeczkę ciężko te wszystkie osoby ogarnąć. W tym roku też jest tak, że nie ma za dużo lodu, więc nie ma też cięcia. W momencie, jak przyjdzie, jeżeli by tak się zdarzyło, że teraz lud by zaczął, że tak powiem, tężeć i byłby podobno tak Podobno, by... lutem mają być mrozy. Podobno, oby. Mm. <laughs> Gdyby było tak jak rok temu, że lud był na tyle głęboki, że tnąc go piłą, piła ledwie podbierała ten lód, no to wtedy prawdopodobnie będziemy na przykład chodzili na dwie albo na trzy grupy, jeżeli będzie nas tak dużo. Dużo ten rok nam powie pod tym względem, że zobaczymy, ile osób zostanie na stałe, a ile osób tak jakby... No... Tak, dla ilu to jest moda, fascynacja, ciekawość, a kto, tak. kto się zarazi tym. Dokładnie tak. Sama kąpiel dla tych pierwszych, to dwie, trzy, cztery minuty, dla Was już dochodzicie do ośmiu mhm. minut w wodzie. Tak. Ale cała ta, całe te przygotowania, no to już... To jest około godziny dla tych, którzy pierwsi mm -hmm. przychodzą. Może opowiedzmy mm -hmm. zainteres przyszłym morsom, którzy nas oglądają, jak to wygląda od początku. Mm -hmm. Przychodzicie, jest zamarz zamarznięte jezioro, zbiornik wodny. Znaczy tak, bardzo dużo zależy od, od aury, bo ja mam zawsze taki standard, że wchodzę na luty, i sprawdzam, co się dzieje. Dlatego, że Pogoda może być taka, przez tydzień jest mróz, potem przez tydzień jest na plusie, ten lód zaczyna podmiękać, zaczyna pękać, trzeba po prostu mhm. być ostrożnym. Więc dużo zależy od tego, czy trzeba kuć, ewentualnie ciąć. Jak tak, to czy cięcie jest takie, że wchodzimy na lód i po prostu tniemy przerębel gdzieś tam na środku, czy ewentualnie tak jak ostatnio wykuwamy, czy wycinamy od brzegu. samego początku, od brzegu, bo lód jest na tyle cienki, że nie da się na niego wejść. E, więc sporo zależy od tego. Zawsze są tam dwie, trzy osoby, które przyjeżdżają wcześniej i po prostu zajmują się tym dla wszystkich. No i co, potem jak już się wszyscy zbierzemy, zawsze jesteśmy mówieni na godzinę, czekamy, jak mamy wieści, że ktoś tam jeszcze do nas dojdzie, to czekamy chwilkę, no i potem rozgrzewka. Co jest ważne w tej rozgrzewce? To jest do, taki, do takiego momentu, aż człowiek dostaje zadyszki, czy żeby poczuć się, e, że jest gorąco? Generalnie chodzi o to, żeby rozgrzać organizm, więc... E, wza... Nie wolno się lekko ubrać do rozgrzewki chyba, yy, Za, zbyt lekko. W, le, lepiej, lepiej być ubranym na tyle, że, żeby nie było chłodno, żeby nie czuć na przykład, tak jak są powiewy wiatru, to jest bardzo niefajna sprawa przed wejściem. Chodzi o to, żeby było ciepło i chodzi o to, żeby podczas rozgrzewki trochę się spocić. Żeby delikatnie tak na plecach, na ramionach, na czole, na karku poczuć, że delikatnie wychodzi ten, ten pot. Że to już mamy sygnał, że organizm się zdążył fajnie zagrzeć. I wtedy co? Jak najszybciej rozbieramy się i...? No, zasada generalnie taka, której ja przestrzegam, my przestrzegamy. Najpierw zdejmujemy spodnie, dół, bo tutaj góra jest trochę bardziej narażona, ściągamy resztę ciuchów. Jeżeli ktoś ma, no to kapcie bądź takie buciki silikonowo ochronne No i powoli wchodzimy do wody. Powoli, ale zdecydowanym krokiem. Co? Osłaniamy ręce, tak? tego nie zamaczamy. Tak. I głowy też czytałem, że nie wolno zamoczyć. Znaczy, ale... no tu są dwie szkoły, no tak. I, a ja na przykład w tamtym tygodniu, pierwszy raz głowę, zam... w tamtym tygodniu, kilka dni temu w zasadzie, pierwszy raz głowę zamoczyłem. Nic się nie dzieje, wszystko jest OK. Do tej pory tego nie robiłem, teraz chciałem zobaczyć, jak organizm zareaguje. Dwie szkoły są. Jedna mówi, że to jest, zaczynamy od minuty, kończymy na pięciu, czyli że pięciu minut się nie powinno przekraczać. Czapka, ręce na głowie, chodzi też o poprawę krążenia, i rękawiczki też dobra rzecz, bo dłonie jednak i stopy najszybciej oddają ciepło. Druga szkoła z kolei mówi o tym, że można i 8, i 9, i 10 minut, aż do momentu, kiedy. Zaczyna się robić chłodno. Moment, kiedy się dla organizmu zaczyna robić chłodno, czyli czujesz, że jest ci zimno. Trochę już późno może być, nie? To, 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 to jest ostatnia chwila, żeby wyjść. Tak naprawdę, idealnym momentem, z tego co ja wiem, to jest tak 30-40 sekund przed tym uczuciem, że ci się robi chłodno, to już wyjść z wody. To już jest Twój limit. Chodzi o to, żeby nie wyziębić organizmu. Tylko, żeby mm, samo wyjście spowodowało te same dobre rzeczy, a nie, a nie tylko też, a nie też te negatywne. Tak, bo jak się wejdzie, to na początku to. E, mówię już z własnego doświadczenia. tak? tak? Bardzo fajnie. Pier, pierwszy raz w ostatnią niedzielę. E, nie jest zimno. To nie jest takie nie. odczucie zimna, jak człowiek wyjdzie w krótkim rękawku i e, źle się ubierze. tak? To jest zupełnie inne uczucie. E, po dobrej rozgrzewce jest e, organizm, te pory są otwarte tak. i one się bardzo szybko zamykają. Może później ja miałem wrażenie, że ta woda jest taka y, gęsta. Właśnie ja czytałem jak tak? ty, o, o, o no. swoją wypowiedź, że miałeś <laughs> wrażenie, że ona jest gęsta. Ja na przykład mam wrażenie takie, że, mm, że to są igły. Ja nie czuję zimna. Ja po prostu czuję miliony igiełek na sobie. I to jest takie. U Pani giełek, jak ktoś na przykład miał tatuaż robiony, to bardzo dużo osób porównuje to do uczucia, które daje tatuaż, tak? Nie mam doświadczenia <noise> w tej materii. Dla morsów im zimniej, tym lepiej. Wróćmy teraz do, do pogody, tak? Tak, jeżeli chodzi o pogodę, to im większa temperatura na minusie, aczkolwiek no, moje takie najfajniejsze doświadczenie to było minus 16, ale no to też więcej nie wiem, jak jest jeszcze niższa temperatura, nie wiem, jak to organizm odczuwa. W tamtym roku był taki moment, że było minus 16, nie było wiatru, i jak ja wyszedłem z wody, no to w, no jest wręcz przyjemnie. Wręcz wrażenie jest takie, że jak wychodzisz z wody, to ci jest cieplej niż w wodzie. Wychodząc z wody, tobie się zaczyna robić ciepło. No tak mhm. dla porównania ostatnia niedziela, to było plus 5 stopni. Mokro, taki przejmujący wiatr tydzień wcześniej. Nie było wielkiego mrozu, mhm. albo słonecznie, praktycznie bezwiecznie, był śnieg, minus 3, minus mhm. 4 stopnie. Ten mały minus i suche powietrze lepiej. Tak, one powodują to, że to uczucie po wyjściu z wody jest. No, nie wiem, no, ja odczuwam wręcz przyjemność po prostu wtedy. Ktoś nie może, bo ja widziałem tutaj dzieci kilkuletnie do dorosłych mężczyzn, uh -huh. 50-kilkuletnich. Były też kobiety. Tak. W dużej mniejszości. Tak. Czy, ktoś, czy ktoś nie może absolutnie wejść e, do wody? Generalnie chodzi tu o przeciwwskazania zdrowotne, tak. <laughs> Wiesz, jak ktoś ma problemy z krążeniem, z sercem, z ciśnieniem, jakieś rzeczy miażdżycowe, tętnicowe i tak dalej. No, nie to jestem leka. lekarzem, trudno mi no tutaj tak, tak, ale... ostatecznie powiedzieć. Lepiej nie, ewentualnie po konsultacji z lekarzem. No to jest jakieś obciążenie dla organizmu, prawda? Jednak tak. No, w, no tak jak sauna, tak podobnie. Tak, zdarzają się omdlenia, zdarzają się hiperwentylacje. Ja sam miałem takie doświadczenie, że wchodziłem e, m, raz, nie podczas tego naszego morsowania grupowego, tylko solo e, z jedną osobą, żeby ją przekonać do tego, żeby weszła do wody i ona e, no, przestraszyła się trochę, zhiperwentylowała się i potrzebowała naprawdę tych 30-40 sekund, żeby się tak jakby uspokoić i przyzwyczaić do tego uczucia. To nie wiem, czy mieliśmy też taki e, przypadek, teraz w niedzielę, już nie będę mówił kto, tak, tak, ale, tak, tak, ale tak zauważyłem też człowiek, który był po tak. raz pierwszy, stał niedaleko mnie, też na początku, e, tak. kilka sekund i, i przechodzi. Bo to wtedy chyba nawet Andrzej zareagował, ale dobrze pamiętam, albo Jacek, któryś z nich, podszedł i tam tak jakby uspokoił, Uspokoju podniósł na duchu, bo to jest... E... To jest chwilowa reakcja tak naprawdę, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby, jak ktoś jest z boku, fajnie, żeby nie dać się temu ponieść, tak? No, bo to, bo tu, dużo bo to w głowie wiecie. tutaj, prawda, zależy? więcej. Ja zawsze Najwięcej. powtarzam, że podczas naszego morsowania, że zimno jest w głowie. I jak są takie czasami dni, że ja czuję, że mi jest zimno, to się ze mnie wszyscy śmieją, że przecież mówisz zawsze, że zimno jest w głowie, nie? <laughs> A kobiety w ciąży na przykład? Nie, nie mam nie tutaj wiecie. wiedzy na ten temat. Wydaje mi się, że nie za bardzo, natomiast tu powiem Ci szczerze, trzeba było pytać lekarza. lekarza. Do tej pory nam się nie zdarzyła żadna kobieta w ciąży. Więc nie wiem. Aczkolwiek, jeżeli jest to robione z umiarem, to wydaje mi się, że, że chyba nie powinno być przecież To jest kwestia organizmu, tak? I, i, no i własnej odpowiedzialności. I, tak, no i tak jak mówię, zawsze, jeżeli jest jakakolwiek najmniejsza wątpliwość. Lepiej nie. Tak, lepiej nie, lepiej pójść do lekarza, zapytać, przyjść w następnym roku, czy za miesiąc, czy za pół roku, czy kiedykolwiek indziej. Kiedy organizm, już stan organizmu pozwala na to, żeby spokojnie wejść. A korzyści? Kiedy ty byłeś przeziębiony? Korzyści z morsowania? Byłem przeziębiony <coughs> dwa lata temu i w tym roku byłem też przeziębiony i przeziębiony wszedłem do wody. Nie powinno się mm -hmm. tego robić. Ale? ale? wszedłem, bo w tamtym roku też miałem taki moment takiego, powiedzmy, osłabienia, tak nazwijmy. I w tamtym roku też tak zrobiłem, że wszedłem do wody, pojechałem do domu, dwie aspirynki i rano staje jak młody. Nie mówimy tu o grypie czy zapaleniu skrzeli. Po prostu nie, 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 nie. To chodzi o takie osłabienie, przeziębienie, bo tak. jeżeli jest jednak grypa czy, czy coś poważnego, to, to absolutnie są, tak. nie, to nie, nie powinno się tego robić, bo to jest... Mimo wszystko to osłabia nie. organizm. E, póki co morsjanie, czyli morsy Kozienice jesteście śródlądowi. E, Janików, hmm. e, teraz jezioro w Kozienicach. Tak. E, wiem, że są plany, żeby spróbować morskiej kąpielity. Ja osobiście tak. już próbowałeś? Tak, morskiej. W zasadzie to ja swój sezon morsowy e, co roku otwieram we wrześniu, dlatego że we wrześniu zawsze pod koniec września jeżdżę z ojcem nad morze z rodziną e, i tam jest pierwsza moja kompetencja. Nie, e, nie tylko jodu się na wdychać, tak? Tak, nie tylko Jodu się nawdychać. Mhm. Tylko że we wrześniu, jak się wchodzi do tej wody, no to tak. to jeszcze nie jest to. E, teraz tak w marcu planujemy wyjazd, e, zbieramy ekipę. I to będzie taka mm, zimowa kąpiel w morzu pełną parą w tej chwili. W Sopocie. W Sopocie. To już możemy powiedzieć 11 tak. marca. 11 wszyscy, marca. E, na Facebooku, na Moczce Kozienice takie tak. informacje e, będą. Każdy może pojechać. A Jednodniowy by... wyjazd. Jednodniowy wyjazd. Jedziemy w niedzielę, kąpiemy no. się, idziemy zjeść obiad, ewentualnie spacer, wracamy do Kozienicy. To ma być fan i spontan trochę taki, o. Jak jest zima musi być zimno, tak? Tak jest, dobrze by było. <grymne> Miejmy nadzieję, sezon może trwać tak naprawdę pół roku spokojnie. W zasadzie mówi się, że od początku października do końca kwietnia. Natomiast jak już. Ponad nawet. Tak, tylko że jak już się wchodzi do wody, kiedy ona na przykład ma nie wiem, 5-6 stopni, a na dworze jest, nie wiem, 10, 8, 12, to dla mnie nie. osobiście to nie daje przyjemności. I w tamtym roku chyba w kwietniu ja zakończymy jakoś na początku kwietnia, ale dobrze pamiętam. Woda cieplejsza od powietrza. O najlepsze morsowanie wtedy. Tak, dokładnie tak. I żeby nie było wiatru, jak nie ma dużych ruchów powietrza, to też jest super. To, to, to jest po prostu przyjemne wtedy. No cóż, dziękuję Ci za wizytę w naszym studio. Porozmawialiśmy o morsowaniu. Ja wierzę w to, że to nie będzie tak, że, że, że jest moda, że, że jest nagle 25 osób. Nawet jeśli nie zostanie tych 25, to, mhm. to nie będzie. Nie wrócimy do tego, co było dwa lata temu, że będziecie we czwórkę. Część osób chyba jednak zostanie, bo warto sprawdzić. Ja poszedłem z ciekawości. Mhm. Uważaj, e, jak? Nie spod... e, jestem niedowiarkiem. Jeśli ktoś mhm. mógł, nawet z tobą rozmawiałem wcześniej, mówię, że tak, tak, tak. Ale ja sobie nie do końca mogłem to wyobrazić. Mhm. E, poszedłem, przekonałem się, spróbowałem. No ale co za tydzień będziesz? To już nie cały tydzień. Cały e, dobra. Cztery dni po morsowaniu, hmm. że je nic mi nie jest, nie jestem chory. Aha. Tak. Tak, tak. Umawiamy się, widzimy się w kolejną niedzielę i w kolejną niedzielę, jeśli, jeśli tylko praca pozwoli. <grym> My mamy jeszcze nadzieję, że luty będzie mrozem skuty, więc gdyby było tak, tak że tak, bo ja podobno. Nie próbowałem jeszcze właśnie Aha. przy tym, że woda jest cieplejsza od powietrza. Teraz jeszcze było, było odwrotnie, bo było 6 stopni na plusie. No to, to, to nie do końca jest to. Natomiast gdyby tak było, to wtedy poczujesz magię. Mam nadzieję. Dobra. E, dziękujemy. Dzięki Ci bardzo. Moim dziękuję. i Państwa gościem był dzisiaj Marceli Hałczyński, współzałożyciel Morsjan Kozienice. Morsjanie Kozienice, kosmiczne towarzystwo. Dokładnie. E, Mo Kozienickie Morsy. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia.